przeraża Cię dzisiejszy poziom skomplikowania samochodów, to patrz, nie ma tu żadnej wtyczki. Nie ma półmetrowych ekranów do obsługi w zasadzie wszystkiego. Nie ma trzech silników, a jest na przykład skrzynia biegów. Kia Ceed, czyli model zbudowany tak, jak samochody budowało się kiedyś. Pytanie, czy w 2024 roku, chociaż to model 25, to nadal dobry pomysł. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil i tak jak wspomniałem, witam za kierownicy Kia Ceed z roku modelowego 25. Co to w ogóle oznacza? Jakie tu nastąpiły zmiany? I po prostu, jaki to jest samochód? Za chwilę Wam o tym opowiem, ale jeszcze chwila dla partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim dziś Car Vertical, który dla moich widzów przygotował aż 30% rabatu na pobranie raportu dotyczącego używanego samochodu, którym możecie być zainteresowani. Czego z takiego raportu możecie się dowiedzieć? No to już pokazuję na przykładzie tej Hondy Civic. I od razu sprawdzamy, czy ten samochód nie miał kręconego licznika. Potwierdzamy, czy zgadza się status prawny. I co najfajniejsze, możemy sobie obejrzeć zdjęcia i ten piękny Civic w 2020 roku wyglądał tak, natomiast w 2019, no sami zobaczcie, sprawdziliśmy to nawet nie wychodząc z domu. Lecimy dalej, możemy sobie zobaczyć, ile kosztowała naprawa takich uszkodzeń. Tutaj suma całkiem godna. Potwierdzamy, czy zgadza się specyfikacja techniczna i wiele innych rzeczy. I jeszcze raz przypominam, że z moim kodem AUTOMOTO taki raport pobierzecie aż 30% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. Dobra, jak wszyscy wiemy, dzisiaj większość kierowców chce jeździć czymś wyższym. Najlepiej SUV-em, a przynajmniej crossoverem. I te samochody oczywiście mają masę zalet. Natomiast ja jako wielokrotnie zdeklarowany zwolennik niższych samochodów, takich na przykład jak ten, chciałbym zacząć od pokazania Wam pewnej rzeczy, która tutaj jest klasą samą w sobie. A tą rzeczą w Ceedzie Kombi jest bagażnik dysponujący pojemnością aż 625 litrów. I to jest jedno, a druga fantastyczna rzecz to schowki, które znajdziemy pod jego podłogą. Od naprawdę sporych przez mniejsze. I dzięki temu wszystkiemu możliwość aranżacji tego bagażnika jest naprawdę fantastyczna. Dobra, także sami widzieliście, jak duży jest tutaj bagażnik. Pytanie jak z miejscem z tyłu, wskakujemy na kanapę. I przy moich 182 cm wzrostu kompletnie żadnego problemu. Zmieszczę kolana, tak samo nad głową miejsca mi nie brakuje, także super. No ale sprawdźmy jeszcze naszego 192 cm Grześka. I zobaczcie, on też się tutaj zmieścił. Zmieścił kolana, nie uderza głową w dach. Jedyna rzecz, do jakiej możemy mieć delikatne zastrzeżenia, to miejsce na stopy. Tutaj przydałoby się go troszkę więcej. Zaznaczę może też i odniosę się troszkę do testu ProSeeda, gdzie ja uderzałem w zasadzie nie głową, tylko czapką w dach. Tutaj tego nie ma, ale trzeba przyznać też, że nie mam dachu panoramicznego. A taki był w ProSeedzie. Nie ma tu też praktycznie progu przed kanapą, są za to nawiewy i port USB-C. No dobra, to tył mamy załatwiony. Widzicie, jak w zasadzie kapitalnie to wygląda. A teraz przeskakujemy na miejsce pracy kierowcy. No i tutaj od razu widzimy to, co powiedziałem na wstępie. To tradycyjne podejście do budowy samochodów. Bo zobaczcie, może to wygląda jak w Golfie w 99. Nawet na pewno tak wygląda. To nie jest wnętrze grzeszące urodą, że tak bardzo delikatnie powiem. Ale z drugiej strony, dla osób, które nie lubią obsługi tak jak to dzisiaj na przykład jest, nie wiem, przykładowo w Mercedesach, ale w większości samochodów, gdzie trzeba się tego nauczyć. Często studiować instrukcje obsługi samochodu, żeby sobie włączyć klimatyzację. Czy tego typu inne proste rzeczy, to tutaj wsiadacie i od razu wiecie wszystko. Cieplej, zimniej, pokrętła, większy nawiew, mniejszy, przyciski, nawiew na szybę i tak dalej, to wszystko jest na wierzchu. To jest chyba dobre określenie. To jest proste jak drut. Chociaż nie wiem w sumie, czemu się mówi proste jak drut, który może być krzywy. No ale to jest proste, nie trzeba się tego uczyć i dla mnie to jest dziś bardzo duża zaleta. Ja nie mówię oczywiście tylko o obsłudze klimatyzacji. W zasadzie mówię o wszystkim. Jest tutaj ekran, on nie wystaje na pół kilometra. On jest prosty. On może nie jest najszybszy, najpiękniejszy, znowu na pewno nie jest, ale ja nie mam żadnego problemu, żeby coś tu znaleźć, żeby coś tu ustawić. To jest samochód dla osób, które cenią sobie prostotę
A może po prostu lubią jeździć samochodami, jakimi już jeździli. O, tak jak z tymi piosenkami, które już słyszeliśmy. Coś takiego tutaj jest. Z drugiej strony, czy może z trzeciej, jak szukacie designu, efektów, to na pewno nie ten adres. Chociaż tu trzeba zaznaczyć, że tu jest taka pewna doza połączenia nowoczesności z klasyką. No bo na przykład zegary cyfrowe, mamy kilka ustawień, ale to nadal są, chociaż wyświetlane, ale zegary, a nie same cyferki. Ja to na przykład bardzo lubię. Fajna jest też opcja dostosowania grafiki zegarów do pogody, którą mamy na zewnątrz i gdy na przykład jest pochmurno i kropi, to zobaczymy to też na wyświetlaczu. Za co muszę tu jeszcze pochwalić, mamy Auto Hold. Trzeba o tym wspominać, bo niestety dzisiaj jeszcze za dużo samochodów tego nie ma, także tutaj jest. A co mi się w Kia Ceed nie spodobało? No to po pierwsze, Android Auto jest, no ale niestety potrzebny kabel. Słabo, bo dla mnie dzisiaj Android Auto to jest coś tak niezbędnego jak, nie wiem, klimatyzacja. Ja się po prostu do tego tak mocno przyzwyczaiłem. Są pewne sposoby, żeby to w sumie prosto i niedrogo rozwiązać. Poszukajcie na kanale, znajdziecie pewne urządzenia, to fajnie działa, natomiast tutaj Android Auto, jak to się mówi, po kablu, no i chciałbym, żeby podłokietnik miał troszkę większy zakres regulacji, żeby można go było na przykład trochę podnieść i tak zostawić, no niestety tak się nie da. No i jeszcze jedna rzecz, zostawiłem ją sobie na koniec. Pewnie wiele osób tego nawet nie zauważy i bardzo dobrze, bo tak powinno być, ale te druciki do ogrzewania przedniej szyby. Powiem Wam, że to jest chyba model, w którym ja te druciki ze wszystkich testowanych przeze mnie samochodów widzę najbardziej. I podkreślę, tak jak powiedziałem, jeśli tego nie widzicie, to Wam nie przeszkadza, super, bo dokładnie tak powinno być, ale trzeba zrozumieć, że są osoby, dla których to będzie problem i właśnie do nich ja się zwracam. Jeśli takie rzeczy, na przykład z doświadczenia wiecie, że Wam przeszkadzają, to tutaj te druciki widać bardzo mocno. No i ostatnia rzecz w tym segmencie, audio. Mamy tutaj system od firmy JBL i powiem Wam, że on gra zaskakująco dobrze. Ja się wiele razy na JBL-u, którego lubię, ale zawiodłem. A tutaj, jak na tę klasę samochodu, bo to trzeba podkreślić, to nagłośnienie jest całkiem spoko. Ja bym za nie chyba dopłacił. Ale dobra, przejdźmy do tego, co w samochodach jest najważniejsze, czyli do samej jazdy. A żebyśmy mogli to zrobić, na początek cyferki. A prezentują się one tak, że pod maską testowanego samochodu znajdziemy czterocylindrowy benzynowy silnik o pojemności 1,5. Dysponuje on tym razem mocą 140 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 253 Nm. Samochód w tej specyfikacji rozpędzi się do pokaźnych 197 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,9 sekundy. No i tutaj odniosę się od razu do tej głównej, najważniejszej zmiany. Kia Ceed z roku produkcji 2024 i model 2024 ma nadal 160 koni. A Kia Ceed, taka jaką jadę, rok produkcji też 2024, ale model 25, koni zamiast 160 ma 140. Zmiana oczywiście, wiadomo, wspaniałe normy od Unii, ale czy to czuć i czy jest gorzej? No to powiem Wam tak. Koni mamy o 20 mniej, ale to co jest najważniejsze, to moment obrotowy, który pozostał taki sam. I chyba tutaj tkwi sekret. Albo może jeszcze inaczej. Ten samochód na papierze ma niecałe 10 sekund do setki. To nie jest jakiś rewelacyjny wynik. A ja Wam powiem tak, przejechałem naprawdę dużo kilometrów. Ekspresówki, autostrady. Jechaliśmy w 3 osoby zapakowani. Ten samochód jest dużo, dużo, dużo lepszy w odbiorze, mówię o dynamice, niż to, co pokazują same cyferki na papierze. Nie miałem żadnych problemów z wyprzedzaniem. Gdzieś tam na autostradzie musicie zwolnić jakiś tir, potem się znowu szybko napędzić. Tak. Naprawdę jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego silnika, który no dzisiaj nie ma już, znowu powiem, na papierze jakiejś dużej mocy, bo to jest tylko 140 koni. Ale moment obrotowy i po prostu to, jak to wszystko jest zrobione, sprawia, że macie wrażenie jazdy bardzo dynamicznym samochodem. Oczywiście, mieszmy tutaj to, o czym mówimy, to jest rodzinne kombi. Żeby ktoś nie zrozumiał, czy nie mierzył tego samochodu miarą jakichś hot hatchy. Zamknij się, 30, jadę prawie, powiedzmy, ile to może być? 50. Ale wracając, cicho. Chyba nie muszę wspominać, widzicie te fantastyczne systemy, jak to już dziś wszędzie, ale przemilczmy to. Wracając do jazdy. To nie chodzi tylko o dynamikę.
ale pewnie przez to, że ja ciągle jeżdżę czymś wyższym i nagle wsiadam w niższy samochód, to samo prowadzenie, to jak to auto skręca, to jak ono chce jechać po zakrętach, mimo że to kombi, naprawdę robi super wrażenie. Mnie właśnie tego brakuje dzisiaj w tych wszystkich crossoverach, w tych wysokich samochodach. To przechylanie, wiatr, podmuchy, wiecie o co chodzi, tu tego nie ma. A wręcz powiem więcej, znowu, nie mierzmy tego samochodu miarą hot hatchy, to jest rodzinne kombi, a ono mimo tego cały czas sprawia frajdę kierowcy. A ja tego szukam w samochodach i to jest dla mnie ogromna zaleta Kia Ceed. Podoba mi się też samo resorowanie, które myślę, że to jest taki dość fajny kompromis między komfortem a prowadzeniem. Nie powiem, że to jest sztywne zawieszenie, ale na pewno też nie jest jakieś miękkie, bojające. Sprawdźcie to sami, bo to jest takie trochę gadanie o niczym. Każdy lubi inne zawieszenie, więc trzeba to sprawdzić. Mnie pasuje. Natomiast znowu trochę wracając do tych moich jazd po autostradach i pokonania wiele kilometrów. Wyciszenie. To też jest taki trochę aspekt, gdzie każdy oczekuje czego innego, ale jak jedziecie po dobrej drodze, to naprawdę wyciszenie tutaj jest super. Jak na tę klasę, znowu podkreślam. A pytanie, czy super jest ze spalaniem? No to tak, mnie się udało tym samochodem gdzieś tam pod miastem spalać jakieś 5,5 litra. Wynik całkiem spoko. Natomiast na ekspresówce 120, 6,5, coś takiego. Może gdzieś dobijałem do 7, a na autostradzie powiedzmy do 8. Można zrobić trochę więcej, zależy jak będziecie jechać. Ja miałem pustą drogę, tempomat, jechaliśmy przeważnie rano, więc naprawdę nie było tych tirów, ciągle zwalniania. Taka równa jazda. Takie miałem tutaj wyniki. Myślę, że to jest ok, a w mieście, znowu Warszawa, ale są wakacje, więc też jest raczej pusto, ale ja też nie przekraczałem 8. Także czegoś takiego trzeba się tutaj spodziewać. No i odnośnie jazdy zostawiłem sobie jeszcze jeden aspekt, zanim do ceny, który tutaj, nie wiem jak to powiedzieć, czy sprawiał mi najwięcej problemów, nie, to chyba złe określenie, do którego bym się po prostu trochę przyczepił, o tak, i to jest skrzynia biegów. Na papierze, znowu użyję tego określenia, 7 biegów, dwusprzęgłówka, czego chcieć więcej, super. Natomiast jazda. I tutaj pewnie znowu oprogramowanie i te unijne normy. Ale ta skrzynia ma przede wszystkim zwłokę. I ona potrafi czasem trochę szarpnąć. Szczególnie jakaś jazda w korku, takie ruszanie, zatrzymywanie się. Ona czasem się gubi. To jest dziwne. I to mi się tu chyba najbardziej nie podobało. No i właśnie ta zwłoka. Musicie mieć tego świadomość. Da się to trochę zniwelować, naciskając przycisk Sport. Mamy tu tryb Normal i Sport. I oczywiście, ten samochód będzie jechał lepiej. Tej zwłoki nie będzie. Ale to się dzieje po prostu w taki sposób, że auto trzyma wyższe obroty. Na chwilę, dla zniwelowania tego efektu, spoko. Ale no już jazda na cały czas za dużych obrotach raczej nie jest spoko, więc ja tego nie używałem. Właśnie by psa przejechał, ale fart. Wspominam, bo można to tę zwłokę zniwelować, no ale jednak ona tutaj jest, a jazda cały czas na sporcie, no raczej nie. Ale żeby nie było, bo też, żebyście źle nie zrozumieli, do tego, do czego jest ten samochód i na co dzień, ta skrzynia jest naprawdę super. No ale jak już mam się czegoś doczepić, to czepię się tego. Natomiast chyba główne pytanie, czy można czepiać się ceny? No to sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny cennik Kia Ceed w wersji kombi model 25 startuje od kwoty 105 400 zł za podstawową wersję S z silnikiem 1.0 o mocy 100 koni. Dopłata do 1.5 z manualem to równe 3000 zł, a prezentowana dziś wersja ze skrzynią automatyczną to 122 400 zł za wersję M. A cennik zamyka specyfikacja GT Line i tutaj minimum 143 400 zł. No i jak widzicie, samochód w takiej wersji jak jadę, czyli naprawdę spasionej, powiedzmy 150 000. Mało? No na pewno nie, ale jak na dzisiejsze czasy, czy to jest bardzo dużo? Niestety, ale też chyba nie. Może powinienem odpowiedzieć na to początkowe pytanie, czy ta strategia budowania samochodów dziś w ten sposób jest dobra. I oczywiście nie ma jednej odpowiedzi. Bo ty będziesz szukać mega nowoczesnego samochodu. Takiego nowoczesnego w dzisiejszym wydaniu, czyli te ekrany, prąd i tak dalej. I tego tu nie znajdziesz. A ja będę szukał klasyki. I właśnie ją tutaj znajdę. Taką klasykę nowoczesną. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi w tym maśle maślanym. Mam nadzieję, że tak. Jednej odpowiedzi nie ma. Natomiast moje zdanie. Mega się cieszę, że są takie samochody jak Kia Ceed Kombi. Kompakt Kombi. Bez prądu, bez wtyczek. Prosty w obsłudze. Cały czas ładny. Bo moim zdaniem ten samochód, szczególnie z przodu, jest cały czas ciekawy.
mimo tej swojej klasyczności, też ma oczywiście całą masę nowoczesnych rozwiązań. Bezpieczeństwo i tak dalej, już w to nie wchodźmy. Samochód dla osób, które cenią sobie prostotę. I chyba może tak zakończę. Najbardziej lubią te utwory, które już kiedyś słyszeli. Dajcie znać, co Wy sądzicie o nowym SID-zie. Co sądzicie o tym obniżeniu mocy, a nie podwyższeniu, jak to się dzisiaj raczej dzieje. Czy ten samochód się Wam dalej podoba i czy ta strategia Kia to jest coś dobrego, czy może nie do końca. Czekam jak zawsze w komentarzach i na koniec też jak zawsze poproszę o ocenę tego materiału, bo mi naprawdę w tym, w rozwoju kanału bardzo pomagacie zwykłym kliknięciem. No a jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!